miejscu, to żelazny komendant twierdzy Częstochowa, przytannie, rycerz kościoła wojującego, prowadzący wojnę z szwedzko-protestancką zarazą. Powieść Sienkiewicza skutecznie uczyła i myślę, że uczy nadal Polaków nieufności wobec wszelkich ludzi innej wiary, którzy przez sam fakt, że wierzą inaczej, mają, jak to Sienkiewicz pokazywał, skłonność do zdrady. Więc jeśli myślałbym tutaj o czytaniu Potopu, to miałbym, proszę Państwa, takie zalecenie czy prośbę. Jako dobry komentarz do Potopu warto czytać sobie równolegle Dolinę Issy. Powieść Czesława Miłosza z roku 1955. Jej bohaterem jest polski chłopiec o imieniu Tomasz, który żyje na Litwie, który jest tam pomyślany jako alter ego Miłosza. I ten właśnie Tomasz pyta w jakiejś chwili samego dziadka, swojego dziadka, Surkonta, co myśli on o podłym księciu Radziwille. No, jak wiemy, jednej z kluczowych postaci świata sienkiewiczowskiego. Był zdrajcą? Takie stawia pytanie chłopiec swojemu dziadkowi. No to dziadek odpowiada mu, opowiada mu o skomplikowanej historii wielonarodowej i wieloreligijnej pierwszej Rzeczpospolitej. Sienkiewicz zdradził i zrobił stuprocentowego potwora. Tymczasem, tak jak to właśnie przedstawia bohater Miłosza, dziadek Tomasza, Radziwiłł jako Kalwin miał powody, by nie lubić ówczesnego państwa polskiego. No delikatnie mówiąc, prawda? Bo to wspaniałe państwo jednak w duchu kontrreformacji twardo tępiło protestancką mniejszość. Dla Radziwiłła Szwedzi byli braćmi w wierze, co mocno komplikowało sprawę. U Sienkiewicza sprawy zostały tymczasem rozjaśnione takim uproszczeniem. Tak? Radziwiłł to podły magnat, trzymający ze Szwedami po to, by zagarnąć polską koronę i polskie bogactwa. Tak właśnie, proszę Państwa, Sienkiewicz dawał ulgę, proponował taką literacką ulgę dla polskich serc, które trochę się gubiły w skomplikowanym labiryncie historii Polski. Najsłabszą stroną Potopu są oczywiście motywy działania głównych bohaterów. To tutaj jest rzecz najbardziej taka uderzająca. Ale proszę Państwa, trzeba powiedzieć, że odczuwamy przecież przyjemność śledząc losy tych bohaterów, bo historia jest opowiedziana świetnie. Można się, proszę Państwa, oczywiście pastwić nad umysłowym prostactwem Kmicica, prawda? Ale ja sobie dam z tym spokój. Dużo poważniejsza sprawa to jest pytanie z innej zupełnie sfery. Jak przedstawiał się stosunek Sienkiewicza do wolności? Jak się nad każdy powie tak, Potop jest hymnem na cześć walki Polaków o wolność. To zresztą jest prawdą. No jednak zapytajmy, czy aby na pewno Potop jest hymnem na cześć walki Polaków o wolność. Czy aby na pewno? Bo jeśli, proszę Państwa, bohaterowie Sienkiewicza walczą o wolność, to właściwie o jaką? Czytanie Potopu uczyło Polaków, i możemy zapytać też, czy nadal uczy, niechęci, a nawet wrogości do takich wartości jak wolność myśli, wolność słowa, wolność wyznania,
wolność druku czy wolność sumienia. Wszystkie te wartości zachodniej cywilizacji dla bohaterów tej powieści są zawracaniem głowy. Dużo piękniejsze z punktu widzenia Sienkiewicza i bardziej przez niego zalecane było posłuszeństwo Polaków władzy i Kościołowi. Jeden przykład. Możemy zapytać, proszę Państwa, jaki Sienkiewicz miał stosunek do, jak to ujął w słynnej formule arcybiskup Jędraszewski, tęczowej zarazy. Bo i tę sprawę w swoich powieściach Sienkiewicz potrącał. Może nie bezpośrednio, ale tam jest ta sprawa obecna. Otóż z pewnością nie przez przypadek w potopie zainfekowany tą zarazą jest książę Bogusław Radziwiłł, doszczętu przeżarty genderowymi miazmatami, co z wyczuciem pokazał w swojej świetnej ekranizacji potopu Jerzy Hoffman. Książę Bogusław to u Sienkiewicza wyperfumowany, sfrancusiały magnat z kolczykiem w uchu, podstępny wobec prawdziwie katolickiej Oleńki, przyszłej wzorowej matki Polki. Potopie Sienkiewicz zbudował twarde przeciwstawienie. Z francuziałego homo nie wiadomo. Ten właśnie z francuziały homo nie wiadomo staje naprzeciwko zdrowego, pełnego uroku wojskowego prymitywa polskiego. Swojaka Kmicica, z którym sromotnie przegrywa rywalizację erotyczną o piękną, zdrową moralnie polską katoliczkę. Z lektury nie tylko potopu, lecz i innych powieści Sienkiewicza płynęła nauka. Każda prawdziwa Polka brzydzi się tym, co zachodnie, a przede wszystkim brzydzi się zachodnią obcością seksualno-kulturową. Kocha zaś prostego chłopaka, Polaka z sąsiedztwa, szlacheckiego disco polo. Najlepiej takiego, co w życiu nie przeczytał nawet jednej książki. Bo o tym, by Kmicic zaczytywał się w czymkolwiek w pokoju, w potopie raczej nie usłyszymy. Wyrafinowana kultura zachodnia została pokazana w potopie jako zdegenerowane dziwactwo, które zagraża katolickiej Polsce. Zresztą nie tylko w potopie, wystarczy przypomnieć słynną powieść Bez dogmatu, a także, proszę Państwa, pewne aspekty powieści Quo Vadis. Sienkiewicz robił co mógł, by Kmicica wybronić. Ale kiedy czytamy Potop, wyraźnie widzimy, że Kmicic ma wyraźny kompleks niższości cywilizacyjnej wobec Radziwiłła. Przypadłość niestety wielu Polaków. Ale Sienkiewicz nas, czytelników, przekonuje, że prawdziwie męski polski zawiadiaka, chociaż intelektualnie daleko mu do prozachodniego eleganta, góruje nad wrednym, wszechstronnie wykształconym kosmopolitą. A czym góruje? Ono samą szczerością prostej duszy polskiej, jej rozmachem, swobodą i siłą. W potopie wysztuczniony magnat, gustujący w kulturze zachodniej, przegrywa z chłopakiem swojakiem o prostym sercu, który chociaż nie dorównuje mu intelektualnie, to jednak przewyższa go żołdackim wigorem, szlachecką fantazją i umiejętnością rąbania ludzi szablą. Sienkiewicz w potopie zadał przesłanie, które spłynęło miodem na polskie serca. Szlachecka polska prowincjonalność tylko pozornie jest gorsza. W rzeczywistości łajdak Radziwiłł nie dorasta nam, prawdziwym Polakom, nawet do pięt, chociaż mówi w obcych językach. Umie się dobrze zachować i ubrać. A jednak mimo tych naiwności, potop, tak jest moje zdanie, mimo upływu lat trzyma się mocno i zachwyca jak dawniej.
Możemy sobie pogrymasić, ile chcemy, ale to rzeczywiście kawał dobrej literatury. I moje żarty oraz zastrzeżenia niczego tu nie zmienią, tak jak nie zmieniły nic poważne krytyki dzieła Sienkiewicza, które wyszły spod pióra Bolesława Prusa, Stanisława Brzozowskiego czy Witolda Gombrowicza. Na nic wszystko. Albowiem, czy chcemy tego, czy nie, Sienkiewicz jest niezwyciężony. Do czytania jego rzeczy i oglądania Potopu w telewizji po raz 13 albo 14 nikt w Polsce nikogo nie zmusza. A robią to w każdą Wielkanoc miliony Polaków. I prawdopodobnie robić to będą nadal, a może nawet zawsze. Można bowiem pisać nie najmądrzejsze książki na bardzo wysokim poziomie artystycznym. Jedno nie wyklucza drugiego. Tak, pisarz wybitny wcale nie musi być pisarzem najmądrzejszym. Wystarczy, że polszczyzna Sienkiewicza jest prawdziwie niezrównana. Bez względu na to, czy służy ona, czy nie służy mądrości. Do dzisiaj, jeśli chodzi o sztukę pisania powieści w Polsce, nikt Sienkiewicza nie przeskoczył. Gombrowicz wiedział dlaczego. Dużo ważniejsza jest bowiem dla nas uroda słowa i literackiego obrazu niż ciężar gatunkowy myśli, która się w słowach i obrazach wyraża. Któż czytając powieść nie chce być oczarowany, a Sienkiewicz potrafił oczarowywać. W walce o duszę Polaków z Sienkiewiczem żaden polski pisarz nie ma szansy. Gombrowicz to zresztą wiedział. Pewnie dlatego tak się Sienkiewicza czepiał. Nawet jeśli czujemy, że w powieściach Sienkiewicza siedzi słodko-kwaśne głupstwo, chętnie mu ulegamy, bo czyta się go nadal z rozkoszą. Potop był w wieku XIX i XX dla wielu Polaków prawdziwym lekarstwem duchowym na polski kompleks zachodu, więc upijano się nim do nieprzytomności, jak dobrą żubrówką. I tak już pozostało do dzisiaj. Chociaż nie jestem pewien, czy rzeczywiście ta książka przemawia jeszcze do polskiej młodzieży z tak zwanego pokolenia internetowego. Czytając powieści Sienkiewicza, na przykład Bez dogmatu, Polacy dowiadywali się, że Zachód wcale nie jest czystym złotem, przed którym należy klękać. Przeciwnie, nasza katolicko-narodowa dusza jest od zachodniej dużo lepsza. Tak jak dużo lepsza od zachodnich kobiet są kobiety polskie, na przykład Marynia Połaniecka, chociaż Zachód jest od nas bogatszy i lepiej zorganizowany. Cnoty zachodnich demokracji zbudowane na fundamencie protestanckiego pluralizmu były dla Sienkiewicza niczym wobec urzekającego piękna szlacheckiej gromady, świętej wspólnoty Polaków, która walcząc z wrogami ojczyzny chętnie ulega twardemu szefowi, wmawiając sobie przy tym, że uległość wobec szefa oraz ducha narodowego jest prawdziwą wolnością i suwerennością. Sienkiewicz zaszczepiał Polakom swoimi baśniami kult hetmanów i pułkowników, królów i biskupów, który umacniać miał katolicko-narodową jedność polskiego plemienia, przekonując równocześnie, że zachodnią cywilizację praw człowieka powinniśmy uważać za podejrzaną aberrację, która może nas zatruć swoimi miazmatami. Można jednak czerpać radość czytania, z krytycznego czytania Potopu. Bo w tej książce, jak na patelni, widać to wszystko, co dzisiaj w Polsce może niepokoić. Chociaż przez Sienkiewicza zostało pokazane jako niewinne, urocze, słodkie i nadzwyczaj smakowite.
Można sobie czytając potop urodzić prawdziwą sadomasochistyczną ucztę. Tak właśnie, to znaczy ironicznie tę powieść czytając. Zabawa w sam raz dla duszy skołatanej, inteligenckiej duszy skołatanej, zamkniętej w czterech ścianach epidemii wojny wiszącej na włosku. W potopie mamy trujące ciasteczka, które Sienkiewicz wypiekał jako niewinne delikatesy, bo wbijał do głowy Polakom bardzo niebezpieczną ideę, która mogła się wydać bardzo piękna, a nawet mądra. Co tam jakieś narzekanie na jakieś naruszanie demokracji, na jakieś naruszanie praw człowieka i tym podobne frykasy, kiedy w obliczu wojny powinniśmy się zjednoczyć, przeobrazić w katolicko-narodowy monolit, bo tylko w jedności siła i skuteczność, tylko zjednoczeni zwyciężymy, głosiły karty potopu. Promując taką naiwną ideę, Sienkiewicz podsycał w polskich sercach złudny mit, że jeśli się tylko Polacy zjednoczą, jeśli się duchowo natężą w jedności monolitu narodowego, to pokonają samego diabła. Takie to głupstwa, sączył on do naszych serc, przedstawiając wszelkie podziały, różnice, spory i demokratyczne dyskusje jako zło szatańskie, które grozi samemu istnieniu Rzeczpospolitej. Klątwą rzucał na indywidualizm, swobodę erotyczną, swobodę myślenia, swobodę wyboru wiary, szantażując nas, że to wszystko zagraża samemu istnieniu Rzeczpospolitej. Przekleństwo rzucał na wszelki podział i różnorodność, pragnąc zarazić Polaków mentalnością kolektywną. Tylko jako silny, zwarty, jednolity światopoglądowo kolektyw Polska obroni się przed wrogami. Trudno o większą brednię w XXI wieku, którą można jednak skutecznie wykorzystywać do ograniczania demokracji w Polsce, rzucając słodkie hasło zapomnijmy o podziałach w obliczu wspólnego wroga, tak jak Kmicic zapomniał o grzechach swojej indywidualistycznej młodości. Tak, to jest sprawa ważna. Sienkiewicz i polska niechęć do zachodniego rozumienia praw jednostki. Cywilnych cnót demokratycznych jednostki próbował bronić u nas i uczyć Bolesław Prus w kronikach tygodniowych, przedstawiając jako wzór dla Polaków piękno demokracji angielskiej. Ale wszystkie te starania przesłonił swoim gigantycznym dziełem właśnie Sienkiewicz, którego wpływ na polskie dusze był nieporównanie większy. Trudno sobie wyobrazić dzieło równie konsekwentnie wymierzone w demokratyczno-liberalny kanon wolności jednostki jak trylogia. Choć powieść ta była szczerą pochwałą walki demokracji szlacheckiej o kolektywną wolność narodu jako podmiotu zbiorowego. Sienkiewicz swoimi powieściami umacniał polsko-katolicką niechęć do niebezpiecznych, jak sugerował, wolnościowych fanaberii jednostki i w potopie na tej niechęci zagrał mistrzostwo. W pierwszej części tej powieści dał obraz moralnie i obyczajowo rozchełstanej indywidualistycznej wolności Kmicica, który, co dla polskiego czytelnika było oczywiste, miał pełne prawo wyszumieć się, paląc, gwałcąc i rabując razem ze swoimi kompanami osady i zaścianki na Laudzie. Po czym w drugiej części, prosty, oczyszczony, jasny, niezatruty nazwatami zachodniego rozumienia wolności obywatelskich, po epoce błędów i wypaczeń swojej barwnej młodości nawracał się na patriotyczną religię wolności narodowego kolektywu własnymi piersiami,
zasłaniając przed wrogim strzałem osobę króla Polski, Jana Kazimierza, żywy symbol ojczyzny zagrożonej całkowitym zniknięciem pod uderzeniami szwedzkiego potopu. Swój świat Sienkiewicz zbudował na przekonaniu, że prawdziwi Polacy, no ja nie muszę tutaj umieszczać cudzysłowu przy określeniu prawdziwi, no właśnie, że prawdziwi Polacy ze swojej natury, nawet walcząc o wolność Polski z Rosją, Austrią i Niemcami, wcale nie pragną wolności w rozumieniu zachodnim. Chcą bowiem przede wszystkim samoograniczającej się w patriotycznym, katolickim duchu wolności kolektywnej dla zniewolonego narodu suwerena, którego żywymi, organicznymi cząstkami się czują. Symboliczna fabuła potopu powtarzała aksjologiczny wzorzec mickiewiczowskich dziadów. Przemianę Gustawa w Konrada, ale zaostrzała ideową wymowę tego wzorca. Po okresie rozbuchanej jednostkowej samowoli Kmicic, sarmacki Rokoszanin, przeobrażał się w bohatera patriotę, powracał do narodowego kolektywu w miejsce duchowej anarchii i cielesnego rozbuchania, wybierając posłuszeństwo władzy państwowej i religijnej sutannie. Wolność Kmicica, która kulminowała w finale potopu, nie miała nic wspólnego z cywilnymi cnotami wolności w społeczeństwach demokratycznych, w rozumieniu zachodnim. Nie była ani wolnością sumienia, ani wolnością myśli, ani wolnością słowa, ani wolnością druku, ani wolnością poglądów politycznych, ani tolerancją dla innych wyznań, narodowości czy mniejszości narodowych. W trylogii Polacy w spokojnym poczuciu słuszności swoich ambicji terytorialno-wojskowych zabijają obcych religijnie lutrów we Szwecji oraz zbuntowaną ludność Ukrainy, czerń, jak tym paskudnym słowem określał Sienkiewicz, obcoetnicznie, wrogą Polsce wschodnią mierzwę historii, a także zdradzieckich, seksualnie nieopanowanych muzułmanów, którzy dybią na cześć polskich kobiet. W ujęciu Sienkiewicza Kmicic był nie tyle autonomiczną jednostką o wyraźnej osobowości intelektualnej i namiotanym przez zdrową, sarmacką siłę witalną, ziarnem narodu kolektywu, stopniowo dojrzewającym do całkowitej identyfikacji ze społeczną całością, zamiast tam jakiejś fanaberyczno-heretyckiej wolności myśli, jakichś zachodnich protestantów, wolał podporządkowanie się państwowo-religijnym autorytetom i obrzędom. Krzywym obrazem indywidualnej wolności w stylu zachodnim był w potopie właśnie Bogusław Radziwiłł, przedstawiony jako zdrajca narodowej sprawy. Konflikt między zdrowym pięknem szarmackiego Kmicica i fałszywym, chorym pięknem magnata zdrajcy stał się estetyczno-ideologiczną osią potopu. Ileż to starań włożył Sienkiewicz, by ośmieszyć europejskość obcego, prawdziwej polskości eleganta z wyższych sfer. Powieściowy portret Bogusława Radziwiłła był oparty na starym, negatywnym micie króla Henryka Walezego, francuskiego kandydata na króla Polski, który, jak mówi legenda, nosił kolczyki w uszach, używał pudru i perfum, nie przepadał za polowaniami i ćwiczeniami fizycznymi, włosy posypywał fioletowym proszkiem, chodził w miękkich, prawie kobiecych szatach, po przybyciu zaś do Polski zderzył się z niechętnym mu sarmackim, twardym, męskim pięknem królewskiego dworu na Wawelu. Po czym w 1574 roku chyłkiem uciekł z powrotem do zgniłej Francji, bo wolał zostać królem francuskim niż polskim. Sienkiewicz ironicznie wpisywał
obraz Bogusława Radziwiłła takie podteksty. Z tego punktu widzenia wolność jednostki w rozumieniu zachodnim wyglądała na coś w rodzaju płciowej aberracji cudzoziemskiego dziwactwa, które miało, jak sugerował, zagrażać bytowi narodowemu Polaków u samych podstaw. Jeśli nawet w swoich powieściach Sienkiewicz przedstawił wspaniałą galerię rozmaitych szlacheckich oryginałów, mocno różniących się między sobą i fizjonomią, i sposobem ekspresji, i strojem, i gestami, słownictwem, zachowaniem, dużo ważniejsza była dla niego symboliczna, zbiorowa jedność katolicko-szlacheckiej masy złożonej z takich gorących, kolorowych, czerstwych cząstek jak micic, przeciwstawiona paskudnym naleciałościom kultury francuskiej i zimnym, cynicznym polskim protestantom, lutrom i kalwinom, może z wyjątkiem Kettlinga, który zdążył się w porę nawrócić, dzięki czemu zasłużył na miłość kobiety polskiej. Przy czym, proszę Państwa, to nie są wszystko wynalazki samego Sienkiewicza. Idea narodowej jedności i gloryfikacja jednostki utożsamionej z narodowym kolektywem. Początkiem było tutaj mickiewiczowskie Kochajmy się, które kończyło pana Tadeusza i pogardliwe określenie wieszcza potępieńcze sfary, którymi Mickiewicz uderzał w polską emigrację. Sienkiewicz rozwijał i pielęgował polski neurotyczny mit ocalającej jedności zwrócony przez Mickiewicza przeciwko ideowemu pluralizmowi emigracji po powstaniu listopadowym. Ten mit można było w każdej chwili zwrócić przeciwko fanaberycznym aspiracjom jednostki do swobód indywidualnych pojmowanych na sposób zachodni, które mogły, jak to przedstawiono, tylko naród osłabiać. Mimo że historia dawała dowody, że nawet najsilniejsza, najściślejsza jedność moralno-polityczna narodowego kolektywu nie zapewniłaby narodowi polskiemu gospodarczo-militarnego potencjału koniecznego do zwycięstwa nad Rosją czy Niemcami, może z wyjątkiem cudu nad Wisłą. Piękno tego mitu, wzmacniane przez Sienkiewicza, przemawiało bardzo silnie do polskich serc, właśnie od czasów pana Tadeusza. Sprzyjał temu wspólnotowo-jednościowy charakter polskiego katolicyzmu. Tak świecka, jak religijna kultura Polaków, co jakiś czas atakowała idee jednostkowych swobód, przeciwstawiając jej ideę polskiego wesela, na którym jednoczą się wszystkie stany, zapominając o różnicach, kontrowersjach, konfliktach i niechęciach. Nic dziwnego, proszę Państwa, że komuniści prawdziwie pokochali Sienkiewicza. Kiedy ja, proszę Państwa, coś takiego powiedziałem kiedyś w telewizji, oburzyli się bardzo mocno na mnie prawicowi publicyści, zarzucając mi karygodną niewiedzę. Sienkiewicz? On, żarliwy patriota i szczery katolik i komunistyczna miłość do niego, przecież to ogień i lód. Tymczasem, proszę Państwa, tak wygląda prawda stuprocentowa. Przecież to, proszę Państwa, właśnie partia komunistyczna po roku 1956 pokochała Sienkiewicza naprawdę. Przez to dawała nieograniczone fundusze na filmowe adaptacje jego powieści szlacheckich. To właśnie w komunistycznym państwie za gigantyczne komunistyczne pieniądze ten pisarz ukochany przez wielu polskich endeków trafił triumfalnie na ekrany w formie socjalistycznych superprodukcji, kandydujących nawet do Oscara. Sienkiewicz po prostu spadł z nieba polskim komunistom. Napisał Krzyżaków, a nawet Potop jakby na zamówienie. Tak gładko poszły adaptacyjne prace nad przerobieniem jego powieści na dzieła filmowe. Jerzy Stefan Stawiński mówił o tym wprost. Jeden ze scenarzystów
scenarzysta jednej z takich adaptacji. Wszystkie powieści Sienkiewicza, te powieści narodowe, po drobnej korekcie doskonale wpasowywały się w antyniemiecką politykę partii komunistycznej, to co dostrzegł sam Gomułka, sypiąc 33 milionami złotych, gigantyczną zupełnie kwotą, do filmowej kasy Aleksandra Forda, który w roku 1960 na amerykańskiej taśmie Eastman Kodak, technicznie opracowanej w Paryżu, nakręcił Krzyżaków i wcale nie trzeba było tego filmu nasycać treściami antyniemieckimi propagandy, bo oryginał powieściowy aż się pienił od takich treści. Nie ruszono nawet sienkiewiczowskiego katolicyzmu, każąc bitwę pod Grunwaldem poprzedzić nabożeństwem do katolickiego Boga. Rycerze polscy zaśpiewali zaś w komunistycznych kinach katolicką Bogorodzicę. Żeby film odpowiednio pokazać, zbudowano jeszcze specjalne kino Kopernik w Holsztynie. Przeciwstawienie dobrego polskiego katolicyzmu Polaków i złego katolicyzmu Niemców, które w filmie mocno wyeksponowano, też nie było żadnym wynalazkiem komunistów, ponieważ bardzo silnie występowało w powieści Sienkiewicza. Film zresztą zrobił karierę na całym świecie. Nic dziwnego, że sfrustrowany Andrzej Wajda uznał Krzyżaków za pogrzeb polskiej szkoły filmowej, ironicznie sugerując, że po tym filmie powinno się zrobić już tylko chyba takie filmy jak Obrona Częstochowy oraz Cud nad Wisłą. Co, proszę Państwa, okazało się trafnym proroctwem, ponieważ Jerzy Hoffman zrobił pierwszy film w roku 1974, a drugi w 2011. Sponsorowane przez komunistów były także Potop, Rodzina Połanieckich, a nawet pan Wołodyjowski. Nie będę mówił o wszystkich tych powieściach, skupię się tylko może na jednej. Przyjrzyjmy się, jak właśnie w tej ostatniej powieści, to znaczy w Panu Wołodyjowskim, wyglądało połączenie trzech takich kluczowych dla narodowych dzieł Mickiewicza spraw. Mam na myśli, proszę Państwa, katolicyzm, patriotyzm i obraz życia seksualnego Polaków. Czyli jak przedstawiała się w Panu Wołodyjowskim sienkiewiczowska triada Bóg, seks i ojczyzna. Trochę to będę mówił, proszę Państwa, tak jak historyk literatury. No, proszę mi wybaczyć, bo czasem tutaj taka konieczność się pojawia. Otóż, jak to wygląda, proszę Państwa, w Panu Wołodyjowskim, który mnie bardzo kiedyś zainteresował i tutaj też poświęciłem mu sporo uwagi, żeby się przyjrzeć, jak wygląda ta powieść od tej strony, bo ona zwykle nie jest oglądana tak właśnie. Otóż już na pierwszej stronie powieści Sienkiewicza Wołodyjowski, proszę Państwa, wskazuje siebie na dobrowolny celibat. Tak się zaczyna ta powieść. Na kilka lat wyrzeka się życia seksualnego, co czyni dla Polski. Sam mówi tak o tym, bo choć skutecznie wyjednał trudną zgodę na małżeństwo z Anią Bożobohatą Krasińską, i to w Wiedniu, więc jak widać, mocno się musiał starać. On sam, tu cytaty Sienkiewicza, myśli o prędkim weselu poniechał i na wojnę wyruszył, uznając, że ojczyzna zawsze przed prywatą iść powinna. Początkiem powieściowej biografii Wołodyjowskiego jest zatem dobrowolna, męczeńska abstynencja seksualna. I ta abstynencja długotrwała. Sienkiewicz tu wyraźnie mówi, kilka lat bez seksu, cytat, w niewypowiedzianych trudach i pracy. Więcej nawet, w gorąco zakochany rycerz nie znajduje nawet czasu, by regularnie pisywać do narzeczonej. Rezygnuje więc
nawet z erotyzmu epistolarnego. O jego pobocznych zaspokojeniach Sienkiewicz milczy. Można więc przyjąć, proszę Państwa, że żołnierski celibat jest w jego przypadku zupełny. Tymczasem, zobaczmy, co się dzieje dalej w tej powieści, bezdzietni Kmicicowie spodziewają się pierwszego dziecka. Seks pana Andrzeja Kmicica przynosi wreszcie zasłużone, aż nieco spóźnione rezultaty, co ostro zderza się z antyprokreacyjnym losem małego rycerza. Jeśli Wołodyjowski, proszę Państwa, dobrowolnie czasowo bezpłodny, w cudzysłowie, o żadnym potomstwie nie może nawet marzyć, brak ten symbolicznie chcą zaleczyć właśnie Kmicicowie w akcie współczucia i prokreacyjnej solidarności, dając swemu przyszłemu synowi imię Michał, tak jakby płodzili przyjacielowi syna zastępczego. A kiedy wydaje się już, że prokreacyjno-matrymonialne kłopoty pana Michała kończą się na zawsze, bo Wołodyjowski po okresie długiego postu cielesnego szykuje się właśnie do małżeństwa z atrakcyjną panną Bożobohatą, nagle, jak grom z jasnego nieba, narzeczona mu umiera. Ślubu więc nie będzie. Więcej, proszę Państwa, i to jest ważna istotna sprawa w tej powieści. Więcej, narzeczona umiera mu w samej świętej Częstochowie. No, trudno uznać to za przypadek, że Sienkiewicz tak właśnie wymyślił tę sytuację i ulokował śmierć narzeczonej Wołodyjowskiego w świętym dla Polaku miejscu, u podnóża Jasnej Góry. Oto narzeczona Wołodyjowskiego zostaje w świętej Częstochowie Wołodyjowskiego przez Boga Wołodyjowskiemu odebrana, co dla niego samego jest jak uderzenie młotem w głowę. Ten okropny fakt potwierdza bowiem w jego przekonaniu jego przeklęte i głęboko niesprawiedliwe skazanie na sieroctwo, co doprowadza go ostatecznie do bluźnierczej furii. Tak, proszę Państwa, tak zaczyna się powieść o panu Wołodyjowskim. Bunt Wołodyjowskiego w świętej Częstochowie, który jest wzorowany na mickiewiczowskich dziadach, ponieważ ten bunt bohatera Sienkiewicza, proszę Państwa, ten bunt właściwie przypomina w paru punktach bunt Gustawa i Konrada. Przy czytaniu, proszę Państwa, tak jak to zauważyłem, wielu czytelników przelatuje wzrokiem to wszystko, co ja tutaj napisałem, uważając to za jakieś marginesowe zupełnie sprawy, ponieważ wszyscy czekają niecierpliwie na wojskowo-sarmacką akcję. Tymczasem, proszę Państwa, to nie jest żadna marginesowa scena. To jest scena umieszczona przez Sienkiewicza na początku tej powieści. I ma ona podstawowe znaczenie dla wymowy całego tego dzieła. No, mogę przeczytać tutaj cytat. Czasem trzeba przywołać głos pisarza. Wołodyjowski wypadł od ciała Anusi na sień, z sieni na podwórzec i taczał się jak pijany. Tam pięści do góry podniósłszy, począł okropnym głosem wołać: takaż mi nagroda za moje rany, za moje trudy, za moją krew, za moją dla ojczyzny przychylność. Pod wpływem miłosnego nieszczęścia Wołodyjowski wykrzykuje swoje pretensje i na dodatek wygraża pięściami niebu, czego, proszę Państwa, nie robił nawet zbuntowany Konrad w trzeciej części Dziadów. Mimo swojej skromności, Wołodyjowski, jak wielu polskich katolików, chce wierzyć, że sprawiedliwy ład świata oparty jest na zasadzie sprawiedliwej kary i nagrody, zasługi i nagrody, który, jak się spodziewa, może za swoje zasługi żądać od Boga. On ma poczucie, że zawarł z Bogiem celibatyczny pakt, który obowiązuje obie strony. W jego przypadku chodzi o nagrodę seksualno-matrymonialną za krwawą i znojną służbę w obronie Polski i chrześcijaństwa. Tymczasem, proszę Państwa, Wołodyjowski u Sienkiewicza jest przekonany, że Bóg go oszukał,
bo za kilka lat bez seksu, przypomnijmy, w niewypowiedzianych trudach i pracy, dał mu jako nagrodę narzeczoną martwą, czego on Bogu nie może wybaczyć, wygrażając mu w bluźnierczej furii pięściami. Furia jestem silniejsza, że Wołodyjowski w zachowaniu Boga wobec niego widzi szczególne okrucieństwo, bo Bóg, co Wołodyjowski podkreśla, nie uderzył w hardego męża zbrojnego, co jeszcze można byłoby jakoś znieść, ale w czystą, zupełnie niewinną, słabą kobietę. Bóg Anusie, czytamy w tekście słowa Sienkiewicza, zadusił, jak drapieżny ptak zadusza gołębia. Tak, proszę Państwa, się ta powieść zaczyna. Przebieg dalszej fazy buntu Sienkiewicz kopiował niemal dosłownie z Sienkiewicza. Nie będę tutaj Państwu w tej chwili tego cytował. Wszystkie fazy zachowania Sienkiewicza są powtórzeniem zachowań właśnie Konrada z trzeciej części Dziadów podczas buntu, słynnego buntu w Wielkiej Improwizacji. Jak w Dziadach, w częstochowskiej scenie po wybuchu bluźnierczych pretensji bohatera występują też egzorcyzmy i Wołodyjowski znowu w zgodzie z mickiewiczowskim wzorem, złamany i rozgoryczony, porzucając żołnierskie rzemiosło, właśnie porzuca to żołnierskie rzemiosło, za które nie dostał żadnej Bożej nagrody. Chce zostać zakonnikiem w klasztorze Kamedułów, by w ciszy klasztornych murów hiobowymi cierpieniami dosługiwać się zbawienia. Do czego nie chcą jednak dopuścić jego towarzysze, tak się akcja rozwija dalej, którzy organizują ekspedycję pomocy psychologicznej, żeby go wyciągnąć z depresji i przywrócić do wojskowego stanu. Co im się zresztą udaje, Sienkiewicz każe swojemu bohaterowi porzucić klasztor i Wołodyjowski pozostaje przy swoim powołaniu wojskowym. Można zapytać, po co jednak Sienkiewiczowi tak historię, po co jednak Sienkiewicz tak historię Wołodyjowskiego zaczynał? Możemy tylko domniemywać, że scen tych nie chciał pominąć dlatego, że chodziło o sprawy, które jego samego dręczyły. Przede wszystkim o sprawę fundamentalną dla każdego chrześcijanina, szczególnie dla Polaka. To znaczy pytanie o zasługę i nagrodę, winę i karę, szczególnie jeśli chodzi o los słabych i niewinnych. Rozpaczliwe pytanie Wołodyjowskiego wykrzyczane do Boga w świętej Częstochowie. Czytelnicy polscy po zmiażdżeniu powstania styczniowego 1863 roku mogli bez trudu przeformułować: takaż to nam, Polakom, nagroda za nasze rany, za naszą krew, za naszą dla ojczyzny przychylność. Sienkiewicz wiedział, że już teologiczny kłopot, z którym od czasów rozbiorów zmagali się polscy katolicy, można rozwiązać jednym religijnym zdaniem. I rzeczywiście takie zdanie pada w tej powieści. Wypowiada je Harłamp. Bóg najlepiej wie, co robi, choć tego ni rozumem, ni ludzkim pojąć. Tak brzmiała twarda odpowiedź sarmackiego katolicyzmu na bluźnierczy bunt Wołodyjowskiego. Ale proszę Państwa, mówić takie rzeczy Polakom po zmiażdżeniu Konfederacji Barskiej, po unicestwieniu powstania kościuszkowskiego, po zdeptaniu powstania listopadowego, po masakrze powstania styczniowego? Sienkiewicz to wiedział oczywiście i cała jego powieść krążyła wokół tej kwestii. Po jednej stronie katolicyzm polski, który pociesza Polaków jak dzieci, by nawet po tym, jak zostali zdeptani przez Rosję, Austrię i Prusy, nadal ufali bez zastrzeżeń Bogu. Po drugiej stronie serce, rozdarte serce polskiego katolika, który w rozpaczy stawia bluźniercze pytania, bo ma poczucie, że Bóg jego samego i Polskę, krwawo walczącą w obronie wolności i chrześcijaństwa, zasypuje samymi nieszczęściami. Obie te linie polskiego ducha, dobrze znane w kulturze polskiego romantyzmu, zderzyły się w panu Wołodyjowskim. Tak Sienkiewicz poprowadził tą powieść.
Dlaczego jednak Sienkiewicz teologiczne kwestie związał w swojej powieści z wątkiem życia seksualnego, ściślej z kwestią męczeńskiej abstynencji oraz matrymonialnej i seksualnej kary i nagrody za patriotyczną wysługę, skoro opowiadając o małym rycerzu sprawy te mógłby zupełnie pominąć? Po co wprowadzał to do tej swojej powieści? No, tymczasem dalsza akcja rozwija się tak. Już zdawać by się mogło, zaczęły się goić rany małego rycerza po strasznej śmierci Anusi Bożobochatej. Już depresja bluźnierczo-klasztorna minęła, a tu Bóg zdrowiającemu patriocie odbiera kolejną narzeczoną, tym razem Krzysię Drohojowską, co znowu wtrąca go w rozpacz. Dlaczego, proszę Państwa, Sienkiewiczowi potrzebna była ta kolejna romansowo-seksualna klęska małego rycerza? Bo w romansie z Krzysią zdruzgotany Wołodyjowski, celibatyczny abstynent, przebudza się na moment seksualnie w namiętnej scenie pocałunku, kiedy to wygłodzone ciało polskiego patrioty ogarnia seksualny ogień, ale ten ogień ogarnia go tylko po to, by tym mocniej zepchnąć go w seksualne sieroctwo. Krzysia woli Kettlinga. I gdyby nie było pod ręką pasi, którą Sienkiewicz trzymał w fabularnym obwodzie, Wołodyjowski tylko wybuchnąłby jeszcze gwałtowniejszym niż w świętej Częstochowie buntem przeciw niemu. Albo zostałby seksualnym wdowcem na zawsze. Podsunięcie mu pasi ratowało sytuację. Zresztą i później, gdy Wołodyjowski odnajduje szczęście w małżeńskim związku z Basią, seksualno-prokreacyjna nagroda za jego patriotyczne trudy znowu zostaje mu przez Boga czy los odjęta. Okazuje się, że oto, że państwo Wołodyjowscy nie mogą mieć dzieci. Mały rycerz jest prokreacyjnie jałowy, chociaż wiadomo, Sienkiewicz tego nie wyjaśnia, nie wiadomo, czy ze swojej winy, czy z winy żony. Ale zapytajmy, do czego właściwie była potrzebna Sienkiewiczowi ta prokreacyjna jałowość narodowego bohatera? Z pewnością nie było przypadkiem, że prokreacyjnej frustracji Wołodyjowskiego Basia zresztą dręczy się tak samo, że, cytat, nie może dać Michałowi syna. Tej właśnie frustracji Wołodyjowskiego towarzyszy w powieści rosnący brzuch Oleńki Kmicicowej, a potem rosnący brzuch Krzysi, co tylko zaostrza sprawę. Takiego brzucha Basia nie będzie mieć nigdy. Po to Sienkiewicz pakował do swojej powieści to wszystko. I to jeszcze stojąc na gruncie chrześcijaństwa, które, przypomnijmy, nie od dziś stanowczo preferuje patriotyczne rodziny wielodzietne. Dowiadujemy się zresztą mimochodem, że przyjaciele Wołodyjowskiego, skrzetuscy w tym samym czasie, kiedy on nie jest w stanie spłodzić nawet jednego syna, doczekali się bagatela, 12 dzieci. Po co Sienkiewiczowi było wprowadzenie tej sprawy do historii o małym rycerzu? No i teraz ja, proszę Państwa, nie wiem, czy mam mówić dalej, chyba nie będę mówił dalej, bo mi się tutaj czas wyczerpał. Więc opowieść o małym rycerzu zakończę w tym momencie. No cóż, wszystko co dobre się kończy, więc może tak postanówmy to zrobić, urwać w jakimś jednym momencie. Chociaż mógłbym jeszcze dużo opowiadać o tej właśnie tajemniczej kwestii, o której chciałem mówić, no ale trudno. Minęła już godzina, więc teraz chyba czas na to, żebyśmy porozmawiali o Sienkiewiczu. Zwracam się z tym pytaniem właśnie do profesora Przylipiaka. Czy tak właśnie będziemy teraz postępować? Tak, panie profesorze, bardzo dziękuję za ten wykład i oddaję głos Małgosi jako prowadzący. Dziękuję bardzo, panie profesorze, że przyjął pan w ogóle nasze zaproszenie, pomimo wątpliwości, o których pan mówił. I tak, rzeczywiście teraz zapraszam pani studio, ale też Państwa po drugiej stronie ekranów do naszej dyskusji. Można zadawać pytania na czacie, można, my te pytania też odczytujemy. Ja tak może korzystając z tej
tego, że jestem przy głosie, podzielę się swoją refleksją, bo ja jestem dokładnie tą osobą, o której pan profesor mówi, że jak leci potop, czy mieczą w telewizji po raz, nie jestem w stanie policzyć, który, to ja zawsze oglądam. Zresztą pisałam nawet pracę magisterską o Henryku Sienkiewiczu, pomimo że ta ideologia narodowo-katolicka, no to jest coś, co na to jest alergicznie, no to Sienkiewicza po prostu uwielbiam, tak, więc samo to, że w ogóle o nim rozmawiamy, to jest dla mnie niesamowita przyjemność, ale nie będę nadużywała mojego głosu. Proszę o Państwa dyskusję. Widzę, że Mirek, zgłaszasz się jako pierwszy. Bardzo proszę, oddaję Ci głos. Dziękuję. Ja muszę powiedzieć, że ja się wychowałem na Sienkiewiczu jako nastolatek w latach 60. Po prostu pochłaniałem jego powieści Potop, a zwłaszcza te sceny obrony Częstochowy i tej wyprawy Kmicica i wysadzenia Kolubryny. To czytałem chyba z 16 razy. Mogę powiedzieć, że moją całą, nie wiem, wrażliwość językową, jeżeli taką mam, zawdzięczam Sienkiewiczowi. Oczywiście w ogóle nie rozumiałem tego wszystkiego, co tutaj na przykład było mówione, to przyszło o wiele później. Zanim zadam pytanie, chcę się podzielić taką refleksją na temat motywu, który mnie w całej trylogii fascynuje najbardziej i który jest bardzo powiązany z tym, co było tutaj mówione. Mianowicie moim cichym bohaterem trylogii jest Longinus Podbipięta z Ogniem i Mieczem. Prawda? Duży, niezbyt lotny umysłowo, silny fizycznie, który też sobie nakłada to jarzmo seksualnej abstynencji w postaci ślubów, prawda? On tam mówi, że wprawdzie siła w lędźwiach jest, ale on się nie zrealizuje w tej sferze, dopóki nie zetnie trzech, prawda, wrażych głów, wrażych, czyli po prostu islamskich, za jednym zamachem, za pomocą swojego zerwi kaptura, co jest, prawda, jakąś tam powtórzeniem dokonania jednego z jego przodków. Mnie ta postać po prostu fascynuje, ponieważ tutaj jak w pigułce następuje właśnie kondensacja tego wszystkiego, co było tutaj mówione, tak? Bo jest polskość, jest katolicyzm, są śluby czystości, jest ksenofobia, prawda, do trzeciej potęgi co najmniej, bo trzy głowy, tak, jak gdyby w jednej postaci. No i tenże Longinus oczywiście także umiera niespełniony, ponieważ jak już zetnie te trzy głowy, no to zaraz zostaje zabity przez Tatarów chyba oblegających Zbaraż. Także to ten motyw się powtarza, nie? I to nawet w takiej wersji, bym powiedział, silniejszej. No więc taka jest moja refleksja. Jeżeli pan profesor jakoś chciałby ją skomentować, to będę się cieszył, ale chciałem zadać także pytanie. Mianowicie właśnie, bo pan powiedział, dlaczego pan przyjął to nasze zaproszenie, a ja może powiem, dlaczego żeśmy je sformułowali. Dlatego, bo cały ten cykl wykładów jest odpowiedzią, próbą odpowiedzi na pytanie, jacy jesteśmy my Polacy. No i założenie jest takie, że tym, który w znacznym stopniu formował nasze postrzeganie świata, społeczeństwa polskiego, no jest właśnie Sienkiewicz. No i to pytanie o to, czy dalej tak jest, że on ma taki przemożny wpływ, czy on rzeczywiście oddziałuje, czy on może trafiać na przykład do dzisiejszych młodych czytelników. No ja postawiłem to pytanie, ale nie wiem, nie znam badań na ten temat. Trzeba byłoby przeprowadzić jakieś poważne badanie socjologiczne, żeby zobaczyć, jaki rzeczywiście jest wpływ Sienkiewicza na świadomość młodych ludzi. No, pewne cechy jego twórczości są uniwersalne. Dowodem tego jest kariera światowa jego książek, które mają na przykład w przypadku tych powieści sarmackich mają strukturę westernu, a wiemy, że western jest taką strukturą narracyjną, uniwersalną, która się przyjęła na całym świecie. Wszyscy chcą to oglądać, prawda? Bez względu na miejsce, czas, kulturę, nastawienie i tak dalej, no to tam są takie elementy powiedziałbym mentalności chłopięcej. Tutaj
pan profesor Przylipiak powiedział o swoim właśnie doświadczeniu czytelnictwa z młodości, no to ja też oczywiście powiem, mogę powiedzieć podobne rzeczy, chociaż tak przyznam się, że nigdy nie czułem specjalnej sympatii do Longina pod Bipięty. No ale mógłbym tutaj jeszcze opowiedzieć dlaczego, ale proszę Państwa, ja pamiętam, że czytałem, pierwsza moja lektura Potopu czy tam Ogniem i Mieczem, ona była równoległa z powieściami Karola Maja. Czytałem powieści Karola Maja i Sienkiewicza i prawdę powiedziawszy nie miałem specjalnego problemu z przeskokiem między tymi dwoma światami. One były do siebie podobne. I wiadomo było, jak się w tych rzeczywistościach odnajdywać. No bo to były książki adresowane do ludzi dorosłych o mentalności chłopca. No jest coś takiego, że w nas jest chłopiec, nawet w dorosłych mężczyznach jest chłopiec. Czasem jest to bardzo przerażające, ale powiem tak, że to, że w dorosłym mężczyźnie jest chłopiec, jest wykorzystywane bardzo skutecznie przez polityków, przede wszystkim w rozmaitych kampaniach wojennych. No i właśnie propaganda wojenna odwołuje się właśnie do tego, co można nazwać taką pozostałością mentalności chłopięcej w dorosłym mężczyźnie. Co mnie przeraża oczywiście. Ja w ogóle uważam, że straszną jest rzeczą to, co mówi Ewangelia. Bądźmy jako dzieci, bo to jest rzecz okropna zupełnie. Należy być ludźmi dorosłymi, a nie dziećmi. Dzieci potrafią robić rozmaite straszne rzeczy, a my oczywiście chcemy widzieć dzieci przez pryzmat takiej baśni o niewinności dziecka. No to jest oczywiście... Każdy oczywiście przecież chce, żeby własne dziecko było właśnie takie jak w białej sukieneczce do pierwszej komunii, prawda? No więc tutaj ja myślę, że to może działać dzisiaj. Sienkiewicz, ten element jego twórczości jest uniwersalny i on po prostu miał w sobie coś, co można by nazwać instynktem przygody. No i oczywiście jest w nas atawizm przygody, we wszystkich nas, we mnie też oczywiście. Pani się przyznała, że lubi pani oglądać Sienkiewicza. No ja się przyznaję do tego samego. Ja się przyznaję do tego samego i w żadnym wypadku bym tego wcale nie potępiał. No, uważam zresztą, że te adaptacje filmowe, adaptacja filmowa Hoffmana jest bardzo dobra. Odbrycki jest po prostu archetypem. Po prostu. No, trudno sobie wyobrazić lepszego Miedzica niż on. No to są po prostu doskonałe rzeczy z punktu widzenia artystycznego. No. Natomiast to jest dla mnie dlatego niepokojące, że to jest kolorowy okręt, który przemyca w moim przekonaniu bardzo niebezpieczną kontrabandę. No tutaj ja trochę o niej mówiłem. No ale wielu ludzi powie, no dobrze, ale co z tego? Prawda? Ja uważam, to jest opinia uzasadniona, prawda? W każdym razie ja z powodu tej kontrabandy nigdy bym nie postawił takiego postulatu, żeby Sienkiewicza usuwać z listy lektur szkolnych. W żadnym wypadku. Myślę, że na listach lektur szkolnych powinny być książki niebezpieczne, ponieważ prawdziwa edukacja młodego człowieka polega na tym, że się uczy go, jak konfrontować się z tym, co niebezpieczne. To jest prawdziwa szkoła, drodzy moi państwo. Konfrontować młodego człowieka i uczyć go spotkania z tym, co niebezpieczne. Tak, żeby on sobie poradził ze spotkaniem z tym, co niebezpieczne, ukryte, podstępne, które działa właśnie w ten sposób. No jednak myślę, że w Sienkiewiczu jest coś takiego, że jest jakiś ukryty tam w nim jad taki, który różne dziwne rzeczy robił z ludźmi w Polsce. No i chyba robi nadal. Moim zdaniem robi nadal. Po prostu robi nadal. To znaczy on nas jednak odgradza od tego, od tej
zarazy zachodniej, to uważam, że tutaj to może działać nadal. To może działać nadal. I to nawet może tak rozładowywać kompleksy, ponieważ wielu Polaków ma kompleks Zachodu dzisiaj, do dzisiaj. To ja uważam, że to, i zresztą politycy w Polsce, prawicowi szczególnie, wykorzystują to niesłychanie skutecznie. Mówiąc właśnie, że powstańmy z kolan, nie klęczmy przed Zachodem, prawda? To przed Unią Europejską, przed tym wszystkim, co tam jest, prawda? Przed tymi eurokratami, prawda? Przed tymi paradami równości i tak dalej. Cały czas to jest obecne w narracji polskiej i Sienkiewicz temu sprzyja. Sienkiewicz pomaga. Po prostu Sienkiewicz pomaga polskiej prawicy. Ja uważam, że absolutnie. Absolutnie. No, nie sądzę, że w każdym przypadku, że no, są ludzie, którzy są odporni na to. Ja na przykład cenię właśnie taką umiejętność krytycznej lektury Sienkiewicza i uważam, że w szkole powinna się zdarzać właśnie taka okazja do takiej krytycznej lektury Sienkiewicza. No, to byłoby znacznie cenniejsze niż po prostu, tak jak niektórzy mówią, żeby tam ten postkolonialny przekaz w pustyni i w puszczy, no to właśnie trzeba skasować tą książkę, prawda? Dzieci polskie nie powinny dostać do rąk, ponieważ tam mamy do czynienia z jakimś lekceważeniem innych ras, szczególnie czarnej rasy, że tam jest ta mentalność kolonizatora białego w stosunku do innych, tych właśnie ras przedstawianych jako niższe. No, dobry Boże, uważam, że szkoła nie powinna kształcić pod kroszem, no, tylko właśnie powinna tworzyć taką sytuację, kiedy dusza młodego człowieka formująca się styka się z czymś, co może mu jakoś zagrozić, prawda? To tyle, panie profesorze, to tyle mniej więcej w odpowiedzi na pana pytanie. Bardzo dziękuję. Dziękuję panie profesorze, że pan powiedział o tym, żeby nie usuwać Sienkiewicza z list lektury. Jako nauczycielka teraz języka polskiego mówię, że podpisuję się pod tym całkowicie i też właśnie to jest okazja dla młodych ludzi do nauki krytycznego myślenia po prostu, tak? Przy okazji na przyjemnej do czytania literaturze. Natomiast teraz chciałabym oddać głos Iwonie. Bardzo cię proszę, zadaj swoje pytanie. Dziękuję. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Ja niestety jestem z drugiej strony muru albo małego płotka. Sienkiewicz nigdy nie był z mojej bajki, chociaż wiele, wiele lat temu strawiłam Potop. I film również oglądałam, ale to było raz i wiele lat temu. Natomiast dziękuję za ten pana wykład, bo spowodował, że mam wręcz ochotę sięgnąć rękę po książkę, która chyba gdzieś tam jeszcze na półce jest. Natomiast takie pytanie mi się nasunęło, słuchając pana i słuchając pana opisu, jaki Sienkiewicz jest w tej książce. Czyli ultranacjonalista, patriota, ultrapatriota, homofob, pewnie używając dzisiejszego języka, szczególnie w odniesieniu do innych religii. I zastanawiałaś mnie, czy było coś w biografii Sienkiewicza, w jego życiorysie, co spowodowało takie, a nie inne, taką, a nie inną mentalność czy postawę. Bo wiem na przykład, że dużo podróżował i to chyba jeszcze zanim napisał Potop. Więc się zastanawiam, czy może w jego życiorysie było coś, co go tak ukształtowało, a nie inaczej. Nie wiem. Trochę mnie niepokoją takie rozważania, które w tym kierunku idą. Takie troszkę niebezpieczne grzebanie w psychice czyjejś, czy w jakichś jego osobistych doświadczeniach. Powiem państwu, że to nie jest do końca tak, jak ja o tym mówiłem. Są bowiem teksty sienkiewiczowskie, w których na przykład on wyraża podziw i szacunek dla mniejszości narodowej.
Myślę tutaj o jego opowiadaniach indiańskich. On napisał takie opowiadanie Sachem, Wspomnienia z Mariposy, gdzie to są efekty jego pobytu w Ameryce. On, pani pytała tutaj właśnie o jego podróżach i tak dalej. On był w Ameryce i bardzo się przejął tragedią tych Indian amerykańskich i losem tych plemion, bo on był w tym czasie, kiedy armia amerykańska przeprowadzała te słynne akcje pacyfikacyjne, niszcząc, zapędzając do rezerwatów plemiona indiańskie, także dopuszczając się jednak takich masowych zbrodni wojennych, bo to były takie zbrodnie wtedy popełniane w Ameryce. On bardzo się tym przejął i nawet w opowiadaniu Sachem, to jest bardzo takie gorzkie opowiadanie o losie indiańskiego wodza, który, żeby się utrzymać przy życiu, trafia do cyrku i w cyrku właśnie u wielki przywódca małego narodu zniszczonego jest postacią godną współczucia i podziwu. Tak jest mniej więcej tam przedstawione to jest. Co prawda, dodam Państwu jedną tutaj rzecz, że w przypadku tego opowiadania dla Sienkiewicza ma też znaczenie, że antagonistami tego wodza indyjskiego są osadnicy amerykańscy, ale pochodzenia niemieckiego, proszę Państwa. I tu się zaczyna już znowu ta sprawa nasza polska, że tam są ci Amerykanie, ale to są Amerykanie pochodzenia niemieckiego. I dlatego tutaj to zderzenie u niego tak wygląda. No więc w tym punkcie on oczywiście nie tylko pisał powieści takie, no nazwijmy to, kolonialne, jak w pustyni i puszczy, ale też właśnie miał spojrzenie też inne. No może też, ale to też miało jakiś związek z polską sprawą, bo on widział analogię między losem Indian amerykańskich, a losem Polaków w XIX wieku. Nie tylko on jeden zresztą. To jest temat, który w kulturze polskiego pozytywizmu występuje. Bardzo ciekawy taki temat. Analogia między Indianami i losem Indian w Ameryce w XIX wieku, a sytuacją Polaków w środkowej Europie, prawda? To było też i u innych pisarzy i u publicystów epoki pozytywizmu. Więc tak to wygląda. Czy jakieś jego traumy osobiste na to wszystko wpłynęły? Ja myślę, że ważniejsze jest to, że on nie jest wynalazcą tego wszystkiego, że on jest raczej kimś, kto podsumował pewną tendencję w polskiej kulturze, która występuje już w epoce romantyzmu i on nadał temu powiedziałbym, taką siłę oddziaływania na taką popularną publiczność, prawda? To, co w romantyzmie mogło być adresowane do takiej publiczności wyrafinowanej, on to potrafił tak skalibrować, żeby to szło właśnie na masową publiczność polską. No i w tym sensie oczywiście on był tutaj raczej kontynuatorem takiej linii polskiej tradycji niż jakimś nowatorem w tym punkcie. Dziękuję. To tyle może w odpowiedzi na Pani pytanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Paweł, proszę zadać swoje pytanie. Pawle, mikrofon. Włącz nie mikrofon. Nie słyszymy Cię. O, teraz chyba jestem. Przepraszam. Tak. Wyłączyłem się, żeby nie zagłuszać wykładu. Jestem, pokazałem, że brakuje mikrofonu. Tak. Panie profesorze, ja od razu zadeklaruję się, że jestem entuzjastą lalki Bolesława Prusa. I zachodzę naprawdę w głowę, dlaczego Sienkiewiczem zajął się Hollywood, Włosi filmowali jego powieści, natomiast nikt nie zainteresował się lalką Bolesława Prusa. Ale to pytanie zostawiam bez odpowiedzi. Natomiast no, dawno nie słyszałem takiej dogłębnej krytyki w ustach pana profesora właśnie Henryka Sienkiewicza. Ja to odbieram. Chciałbym go jednak troszeczkę pobronić. Mnie się wydaje, że nie było jego intencją stać się idolem narodowej demokracji,
że to wyszło mimochodem. Jaka była technika pisania tych ku pokrzepieniu serc, tych powieści? On to pisał z odcinka na odcinek. On nie siadł i przez 3 lata na przykład siedział nad powieścią, którą potem wydał, tylko ponaglany przez wydawcę gazety nadsyłał odcinki. I mnie się wydaje, że on zaczął, jak zaczął pisać, on nie przemyślał tak naprawdę, co będzie dalej. W końcu Wołodyjowskiego zrobił mężem 3-krotnej wdowy. Basia była 3-krotną wdową w realu, prawda? Anusia, która mu zmarła, była, tak przynajmniej obliczyłem, przeszło 40-letnią kobietą, czyli jak na ówczesne czasy u schyłku życia, czyli miała prawo umrzeć. No, szkoda, że umarła w Częstochowie. I teraz tak, zaczniemy od bardzo mdłej postaci, jaką jest Jan Skrzetuski. Mnie się wydaje, że jak Sienkiewicz przeczytał gdzieś informację, że z baraża, jak to się mówi, prześlizgnął się przez nieprzyjacielskie szeregi towarzysz Skrzetuski, on nawet nie znał jego imienia. Nadał mu imię Jan. I dopiero potem dowiedział się, że to był niezły łobuz. Mikołaj Skrzetuski był niezłym łobuzem, zawadiaką, no, napadał na sąsiadów. Jeremi Misiowiecki, drugi idol z tej pierwszej powieści, to był niezły łobuz. To był niezły łobuz. I tutaj pan profesor skupił się na Kmicicu. To jest jedyna postać całkowicie fikcyjna. I panie profesorze, brak mi wiedzy. A który z bohaterów nie tylko polskich książek, nie tylko Sienkiewicza, ale załóżmy książki Aleksandra Dima, który z nich czytał jakąkolwiek książkę? Czy trzej muszkieterowie przeczytali jakąkolwiek książkę? Nie wiem, pan profesor ma wiedzę, może odpowiedzieć na to pytanie. Nie? I wydaje mi się, że przekleństwem Sienkiewicza jest tego, że rzeczywiście wzięła go sobie za wzór Polska Zjednoczona Partia Robotnicza i stworzyła takie szkaradziejstwo. Nie po to, nie dzieła Jerzego Hoffmana, tylko Krzyżaków. Uważam, to jest straszne szkaradziejstwo, które, jak to się mówi, spowodowało to, że ta, powiedzmy sobie, powojenne przebaczenie, jakie dość szybko nastąpiło między Francuzami a Niemcami, u nas nastąpiło wiele, wiele lat później. Przepraszam. I pytanie jest takie. A pan profesor lubi Aleksandra Głowackiego? No to kilka pytań jest w tym, co pan mówił oczywiście. Zapytał pan tutaj o tego Aleksandra Dima i tą sprawę bohaterów nieczytających. Ja w żadnym wypadku tutaj nie dawałem do zrozumienia, że przypadek Kmicica jest jakimś zupełnie wyjątkowym przypadkiem i że tutaj Sienkiewicz wyjątkowo stworzył takiego bohatera, który ma awersję na punkcie książek. To jest po prostu cecha gatunku, do którego on sięgnął i ten bohaterowie Dima też przecież nie są w ogóle żadnymi ludźmi książek, prawda, No ale można spojrzeć na przykład na literaturę z tej perspektywy. Pamiętam, kiedyś rozmawiałem z Miłoszem i on mi zaczął mówić, wie pan Tadeusz jest oczywiście wielkim dziełem metafizycznym, ale wie pan, tam w ogóle nie ma biblioteki. Tam w ogóle nie mają biblioteki, oni nie mają książek po prostu. No jest ta Stylimena, ale ona jest przedstawiona jako takie trochę dziwadło, prawda? Pamiętacie państwo, Stylimena jest dziwadłem. Ma tam swoje biureczko, w którym ma właśnie takie rozmaite intelektualno-książkowe rzeczy. Ale reszta. Oczywiście, że to jest jedno z kryteriów, które można stosować lub nie. Ja w żadnym wypadku nie chcę tutaj narzucać tutaj jakąś formę, tylko stwierdzam fakt po prostu, że Sienkiewicz budował swoich bohaterów w taki właśnie sposób. No, żeby tam specjalnie ich nie obciążać
tak zwanym głębszym życiem intelektualnym. No, no tak był pomysł i ten gatunek, który on uprawiał, tak mniej więcej wygląda. Nie we wszystkich powieściach. No, bez dogmatu jednak Płoszowski jest bardzo wykształconym inteligentem, jest bardzo książkowym człowiekiem, zorientowanym w myśli europejskiej i tak dalej, ale to świadczy na jego niekorzyść, proszę Państwa, ponieważ bez dogmatu. Przeczytajcie Państwo tą książkę, bardzo ona jest pod tym względem ciekawa. I ciekawa jest jej natychmiastowa kariera w Rosji. Ona natychmiast została przetłumaczona w Rosji. Inteligencja rosyjska się zachwycała tą powieścią. Bo to jest powieść o takim polsko-europejskim intelektualiście. Właśnie jak mówię, książkowo wykształconym człowiekiem, który jest zanurzony w kulturze Europy. I właśnie on popełnia główny błąd swojego życia, ponieważ ma wybrać między dwoma kobietami. Jedna to jest Polka, a druga to jest, proszę mówić, Angielka. I tutaj sobie Sienkiewicz pozwala na rzeczy zupełnie nieprawdopodobne, w jaki sposób on charakteryzuje tą postać tej Angielki, robiąc z niej właściwie taki konglomerat strasznych cech cywilizacji zachodniej. Ona jest demoniczna, ona jest lodowata, ona jest manipulatorka, ona jest kobieta niezdolna do prostych, czystych uczuć. Natomiast błędem Płoszowskiego jest to, że on zarażony przez książki europejskie nie jest w stanie zbliżyć się do tej prostej polskiej kobiety, która jest pełna uczuć, pełna zwyczajnej ludzkiej dobroci, prawda, takiej polskiej, słowiańskiej dobroci. To się szalenie podobało inteligencji rosyjskiej, ta książka się podobała szalenie inteligencji rosyjskiej właśnie w XIX wieku. Można się zastanawiać dlaczego, ale niech Państwo zobaczą, taka jest konstrukcja całej tej powieści, co mnie zawsze zastanawiało. Zresztą Płoszowski, przypomnę Państwu, tak sobie zażyczył Sienkiewicz, popełnia samobójstwo w finale, bo zdaje sobie nagle sprawę z tego, że popełnił straszliwy błąd w życiu, że tam właśnie kręcił się koło tej Angielki okropnej, a ta cudowna, wspaniała polska dziewczyna, ta wspaniała, cudowna polska dziewczyna przeszła mu obok nosa i on nie dostrzegł tego skarbu, słowiańskiego skarbu, który był blisko niej. No tak jest to wymyślona powieść. No, bardzo ona się podobała przynajmniej części właśnie inteligentów, bo to przecież tak jest z inteligencją. Wiecie Państwo, że co jakiś czas inteligencja bardzo nie lubi samej siebie. To w Polsce też występuje. I wtedy ta inteligencja zaczyna tęsknić za jakimś takim prostym życiem, prostymi ludźmi, prostymi uczuciami. A my, inteligenci, jesteśmy tacy skomplikowani niepotrzebnie. Czytamy jakieś niepotrzebne książki, zastanawiamy się nad jakimiś niepotrzebnymi rzeczami. A tu są prości, szczerzy ludzie, którzy żyją i potrafią żyć, a my, inteligenci, nie potrafimy żyć. Sienkiewicz, proszę Państwa, to wykorzystywał, pisząc swoje powieści. Podsycając to i grając na tym uczuciu, o którym ja tutaj mówię. Nie wiem, czy to było dobre, bo ja jednak nadal staram się budować w sobie szacunek dla tej grupy społecznej, którą jest polska inteligencja. I bardzo ją bronię i bardzo ją cenię, nawet jeśli tam są rozmaite w niej dziwne rzeczy i niedostatki. Powinniśmy szanować siebie. To tyle w odpowiedzi na Pana pytanie. Dziękuję. To jeszcze nie koniec, panie profesorze, bo kolega Paweł jeszcze jedno pytanie chciałby panu zadać. Proszę, bardzo Paweł. Bardzo proszę. Paweł, mikrofon. Paweł, mikrofon, nie słyszymy cię. Mikrofon. Znów się wyłączyłem, żeby nie przeszkadzać. Panie profesorze, ja chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na taką czarną z punktu widzenia historii Polski postać jak Jeremi Wiśniowiecki. Otóż ta postać zasłużyła, gdyby wtedy można było nadać tytuł jemu Sprawiedliwy wśród narodów świata, to dla społeczności żydowskiej to był taki Sprawiedliwy wśród narodów świata. On od Holokaustu, powstania Chmielnickiego,
ocalił bardzo dużą grupę ludności żydowskiej, którą wywiózł za Dnieprza i w ten sposób ocalił im życie, prawda? To bardzo pozytywna postać w tradycji żydowskiej, to jest właśnie Jeremi Wiśniowiecki. Nie bardzo mi się to podobało naszej narodowej demokracji. Tylko tyle, dziękuję bardzo. No ale wie pan, trzeba jednak powiedzieć to, co zauważył już Bolesław Prus. On napisał bardzo przenikliwą recenzję powieści Ogniem i Mieczem, wskazując na rażące błędy historyczne, tak, mówione przez Sienkiewicza, między innymi także związane z postacią, o której pan mówi. Ma pan rację oczywiście, że Jeremi Wiśniowiecki zachował się właśnie w taki sposób wobec mniejszości żydowskiej właśnie na terenach Ukrainy. Jest jednak druga strona, o której też Prus o tym mówił, o tym pisał w swojej recenzji. Wiśniowiecki jednak był sprawcą straszliwych akcji pacyfikacyjnych, które polegały na mordowaniu całych wsi tych kozackich czy ukraińskich, jak dzisiaj mówimy. No on był z punktu widzenia Ukraińców, do dzisiaj zresztą, Jeremi Wiśniowiecki jest takim symbolem potworności polskiego panowania nad Ukrainą. Do dzisiaj to, proszę państwa, występuje w świadomości Ukraińców. Ja nawet słyszałem rozmowę kiedyś na ten temat, że to była po prostu bestia, antyukraińska bestia, która dopuszczała się strasznych rzeczy wobec chłopów pańszczyźnianych, którzy zbuntowali się przeciwko polskiej szlachcie wtedy. My już nie pamiętamy, jakie były powody tego buntu chmielnickiego. Mówimy o rozmaitych rzeczach. Tymczasem jednym z powodów było to, że wtedy właśnie w czasach, w połowie XVII wieku była gigantyczna koniunktura na zboże w krajach zachodnich i szlachta polska postanowiła wykorzystać tą koniunkturę, podnosząc w przerażający zupełnie sposób obciążenia pańszczyźniane na Ukrainie, która była spichrzem Europy. I chłopi ukraińscy byli zmuszani do straszliwej pracy ponad siły. To był jeden z powodów buntu chłopskiego, który poprowadził też Chmielnicki. Więc tutaj też warto o tym pamiętać, że po drugiej stronie był ten Jeremi Wiśniowiecki, który jednak przez moim przekonaniu przed Sienkiewicza nie jest idealizowany. Jest tam znacznie jeszcze gorsza rzecz. Jest to podziw dla mocnego człowieka, dla mocnego wodza. Bez względu na to, czy on się wdawał w moralne czy niemoralne działania, Sienkiewicz miał respekt dla takich postaci autorytarnej, reprezentujących autorytarną władzę. I ten Jeremi Wiśniowiecki też jest obdarzony przez niego takim właśnie bogobojnym szacunkiem, prawda? Tak jak zresztą i w innych powieściach to występuje. I on bardzo chętnie pokazuje szlachtę polską, taka właśnie w kornym takim podejściu do władcy autorytarnego. Prawda? I ten Wiśniowiecki jest z jednej strony pokazywany jako okrutny zupełnie człowiek, bo przecież on tam nadziewa na pal tych posłów nawet, posłów kozackich, prawda? Ale to jest przez Sienkiewicza pokazane jako dowód takiej jego mocy, potęgi, wielki Jeremi, prawda? Coś w tym rodzaju. No przepraszam państwa bardzo, on był pacyfikatorem bezwzględnym zupełnie buntów chłopskich, które wtedy miały miejsce. No i tyle. W powieści on wygląda inaczej. To tyle, proszę państwa, Nie chciałbym wybielać nas Polaków, ale Jeremi Wiśniowiecki był Ukraińcem, który wierzył w wiarę z prawosławnej na katolicką. Dziękuję. Dziękuję. Jeszcze Mirek
Znaczy dla mnie Wiśniowiecki jest składnikiem tej trucizny sienkiewiczowskiej, o której tutaj była mowa. Ja pamiętam te, zwłaszcza pierwsze partie Ogniem Mieczem, gdzie mówi się właśnie, jest to taki kliniczny przykład literatury postkolonialnej, w której mówi się o tym, że właśnie Polska zaprowadza ład, porządek i kulturę i oświatę na tych dzikich stepach opanowanych przez czerń, i Wiśniowiecki wbijający na pal masowo i systemowo zbuntowanych ukraińskich czy kozackich chłopów. No jest, jak mówię, dla mnie składnikiem tej sienkiewiczowskiej trucizny. Ja zgadzam się z tym, że nie powinno się eliminować książek Sienkiewicza, tylko powinno się o nich rozmawiać po prostu, bo przy dobrej rozmowie no jest to znakomita szczepionka na tą truciznę. Natomiast to pytanie, które zadałem na wstępie, czy ta trucizna ciągle działa? Nie wiem tego też, ale z takich moich obserwacji, które mogłem dokonać, ja mam tutaj bardzo konkretnie na myśli okres, kiedy moja córka była nastolatką i jej znajomi i koledzy, to miałem wrażenie, że Sienkiewicz w ogóle jest dla nich postacią nie pociągającą, kompletnie nie trafiającą, nawet nie z przyczyn jakichś tam politycznych czy ideologicznych, a z przyczyn estetycznych. To pokolenie jest zafascynowane gatunkiem fantazy, gatunkami powieści innego typu i tego typu historyczne ramoty, bo tak chyba z ich punktu widzenia można nazwać, po prostu do nich nie trafiają. Natomiast to nie wiem, na ile można uogólnić tę obserwację, ale w tym środowisku ona była bardzo ewidentna. Ja mam wrażenie, że ta trucizna, jeżeli działa, to jednak na starsze pokolenie. To tyle refleksji. I jedno pytanie. Pan profesor zadał pytanie, na które pan nie odpowiedział. Mianowicie pytanie, po co Sienkiewiczowi to było? Po co było powiązanie tej kwestii seksualnej abstynencji z tą całą militarno-religijną eskapadą? Jaka jest odpowiedź? No to właśnie ta druga część mojego wykładu tej sprawy dotyczyła, no ale trudno, czas się skończył, więc tutaj nie chciałem mówić. To jest bardzo istotna kwestia w odniesieniu do idei przedmurza, która jest takim fundamentem ideowym całego zespołu powieści Sienkiewicza. Polska jako przedmurze chrześcijaństwa, to ściślej nawet można powiedzieć kresy wschodnie Polski jako przedmurze chrześcijaństwa. Sienkiewicz oczywiście nie mógł pisać niczego przeciw Rosji, więc tak ja tłumaczę to, że on się zajął całą tą sprawą wojen tureckich, co było w XIX wieku z pewnego punktu widzenia dość ironicznym zbiegiem okoliczności, ponieważ z jednej strony on pokazywał, proszę Państwa, islam i Turcję jako śmiertelne zagrożenie dla Rzeczpospolitej. Tymczasem w okresie, kiedy on żył i wcześniej zresztą też, przypomnę Państwu, że Turcja była jedynym państwem w Europie, które nie uznało rozbiorów Polski. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest to, że Konfederacja Barska, bardzo to ciekawa paradoks, bardzo ciekawy historyczny paradoks, Konfederacja Barska, która była ruchem narodowo-katolickim, bardzo radykalnym, przeciwko równouprawnieniu dysydentów. Taka była tutaj intencja, o czym się dzisiaj w ogóle nie mówi, o tym, że Konfederacja Barska chciała przede wszystkim, proszę Państwa, zapobiec równouprawnieniu dysydentów w Polsce. Ta Konfederacja Barska katolicko-narodowa szukała sojuszu z Turkami, z Turcją i z wojskami tureckimi przeciwko Rosji, ponieważ właśnie wtedy konflikt między Rosją i Turcją narastał. W całym wieku XIX konflikt między Rosją i Turcją był bardzo napięty. Była wojna krymska przecież, proszę Państwa, 1855 rok
wojna krymska między Cesarstwem Rosyjskim a Turcją, prawda? I Polacy kibicowali Turcji oczywiście, w Polsce. To zresztą pan tu mówił o lalce Prusa. No to przecież lalce też są przecież wyraźne takie odniesienia, jak Polacy jednak kibicują właśnie Turcji. Tymczasem Sienkiewicz przedstawia Turcję w swoich powieściach jako, wiecie państwo, czarnego luda, który zagraża Polsce. No ale tłumaczę sobie to w ten sposób, że chodziło tutaj o taki pseudonim polityczny, że no, najchętniej on by przecież napisał książkę o Rosji, no, ale nie było mowy o tym, żeby taka książka powstała. No. Więc tutaj to tak wygląda. Jak ta sprawa formowania obrazu życia seksualnego w jego powieściach wygląda w odniesieniu do sprawy Przedmurza? Otóż, proszę państwa, Przedmurze może być traktowane jako pomysł ideologiczny, kiedy mówimy właśnie o tym, że my tutaj bronimy naszej kultury, cywilizacji przed nawałą obcej religii. Natomiast zupełnie inaczej, proszę państwa, wygląda sprawa Przedmurza, kiedy się w to włącza sprawę martyrologii kobiet. Dużym tematem pana Wołodyjowskiego jest martyrologia kobiet polskich ze strony islamu. To są zresztą rzeczy z punktu widzenia psychologii dość zagadkowe. Dlaczego Sienkiewicz poświęca bardzo dużo miejsca w tej powieści obrazom seksualnych nadużyć islamistów wobec polskich kobiet, porywanych, gwałconych, dręczonych, trzymanych w haremach. Tam jest cała taka martyrologia haremu w tej powieści obecna. Dotyczy siostry tego młodego Nowowińskiego. No i główna postać, proszę państwa, Azja Tuchajbejowicz, który przez prawie pół powieści o niczym innym nie myśli, tylko myśli o tym, żeby, wiecie państwo, dopaść seksualnie Basię, żonę Wołodyjowskiego. Co się zresztą potem zdarza. Druga część powieści to jest porwanie tej kobiety i właśnie porwanie tej kobiety przez tego islamistę. Dlatego islamistę, który próbuje, jak to w powieściach Sienkiewicza mowa jest, nastaje na jej cześć. I w związku z tym obraz, on zresztą potem, to też jest bardzo detalicznie opisane. On zresztą potem, kiedy już jest po stronie tureckiej, tą klęskę swoją seksualną w stosunku do Basi rekompensuje strasznymi okrucieństwami seksualnymi wobec innych kobiet, które znalazły się w jego niewoli. Więc można powiedzieć, że Sienkiewicz buduje taki obraz islamu jako cywilizacji nadużyć seksualnych. Sexual abuses, jak to się zwykle mówi, to właśnie jest ten obszar. I on tworzy obraz islamu jako cywilizacji nadużyć seksualnych. Co zupełnie zmienia, proszę państwa, ideologiczną treść tego pomysłu Przedmurza. Bo tu już nie tylko chodzi o jakieś ideologiczne, wiecie państwo, konfrontacje między islamem i chrześcijaństwem, tylko jest to, proszę państwa, obrona Europy przed falą islamskich gwałtów. I to jest zrobione wprost. Tam zresztą wprost mówi zresztą Wołodyjowski, kiedy już jest w twierdzy w Kamieńcu, on mówi wszystkim Polakom, którzy bronią Kamieńca Podolskiego, oni już idą. Pamiętajcie o swoich żonach. Oni będą coraz bliżej waszych żon. Cały czas jest ten temat tam rozwijany. Co druga strona po prostu jest tam w ten sposób rozwijana. No więc w tym punkcie oczywiście mamy do czynienia z bardzo silnym takim związaniem polskiego patriotyzmu z tym oskarżeniem islamu o seksualną dewiację, a także, proszę państwa, taki nikczemny moralnie obyczaj seksualny. Harem jest tutaj wyciągany przez niego cały czas jako absolutna, proszę państwa, aberracja niedopuszczalna z punktu widzenia właśnie seksualnej moralności seksualnej katolików.
Bóg stoi po stronie moralności seksualnej katolików przeciwko Allahowi, który jest patronem cywilizacji sexual abuses. Tak jest budowana cała ta powieść, proszę Państwa. W finale walka zaciekła, która jest właśnie kamieńcu podolskim. Jest walką, proszę Państwa, jak to się mówi, o cześć polskiej kobiety, która jest zagrożona zhańbieniem przez pochańca, W ogóle zresztą co chwila się pojawia to, ta formuła zhańbić przez pochańca. Pochańcy zhańbili, prawda? Pojawia się to wielokrotnie w narracji sienkiewiczowskiej. Tak mniej więcej ta odpowiedź moja panu profesorowi Przylipekowi wybrzmiała w najogólniejszym zarysie, że tutaj mamy do czynienia właśnie z bardzo silnym związkiem między religijnością, obrazem religijności polskiej, która jest też utożsamiana z seksualnym obyczajem polskim. Bardzo ciekawe jest to, w jaki sposób właśnie obyczaj seksualny polski jest przeciwstawiany obyczajowi seksualnemu islamistów. No to są niezapomniane sceny pana Wołodyjewskiego, gdzie Zagłoba czuwa nad tym, żeby wszyscy tam, wiecie Państwo, w sferze seksualnej zachowywali się tak, jak właśnie ten przepisowy obyczaj wygląda, i zawsze tam jest ta sugestia, że musi tam być obecny proboszcz czy wikary, który czuwa nad tym wszystkim, prawda, obyczaj seksualny, katolicki obyczaj jest obyczajem miłości dwornej, miłości, w której nie pojawia się żaden element dewiacji. Natomiast właśnie cywilizacja wschodu jest charakteryzowana jako cywilizacja dewiacyjna. No i właśnie przykładem tego dewiacyjnego islamisty jest Azjatu Hajbejowicz, który zostaje przez Polaków, jak Państwo pamiętacie, sprawiedliwie zgwałcony przy pomocy zaostrzonego pala, co jest w ogóle jedną z najstraszliwszych scen w polskiej literaturze. Opisana ta scena jest z wielką lubością przez Sienkiewicza, co może nas prowadzić w stronę rozmaitych rozważań psychoanalitycznych na temat jego osobowości seksualnej. Bo wystarczy przeczytać opis tego nawlekania na pal, który jest detaliczny, rozbudowany, szczegółowy, czegoś podobnego w ogóle, nie wiem, czy w literaturze światowej coś takiego występuje. No ale właśnie tu jest to przeciwstawienie polskiego seksu i seksu islamskiego, i nad tym wszystkim jest ojczyzna, prawda, która jest związana bardzo wyraźnie z tą ideą przedmurza, więc tutaj to u Sienkiewicza bardzo wyraźnie występuje. No ale mówię tutaj w wielkim skrócie, gdybyście Państwo chcieli to zobaczyć, jak to wygląda w szczegółach, odsyłam Państwa do takiej mojej najlepszej książki, która nosi tytuł Umrzeć, oddać życie za Polskę. Samobójstwo altruistyczne w polskiej kulturze XIX wieku. I tam ja fragment poświęcam właśnie tej sprawie, o której teraz rozmawiamy. Także możecie Państwo zobaczyć bardziej szczegółowo to z przykładami też. Bardzo są przykłady te Sienkiewicza, są poruszające, prawda? Wstrząsające. To są rzeczy, które tam on umieścił w tej powieści. To tyle może właśnie. Bardzo dziękuję, bardzo to ciekawe jest. Dziękuję bardzo panie profesorze jeszcze raz, że przyjął pan nasze zaproszenie, i dziękuję państwu za taką ciekawą dyskusję, i zapraszamy wszystkich naszych widzów za tydzień o tej samej porze na wykład profesora Michała Rusinka. Dziękuję państwu za zaproszenie i dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo. Kończymy. Oczywiście wszystkich naszych wykładowców też zapraszamy na kolejne wykłady, w związku z czym pan Stefanie, się pan czuje też zapraszany za tydzień. Kończymy. Do widzenia i do zobaczenia. Do widzenia Państwu.